przyszli Rosjanie, to wiem, że oni dali tam 5 minut, żeby się pakować, zabierajcie się, tutaj wszystko zostanie, wszystko za wami przyjedzie. Ten cały majątek to tam za wami przyjedzie. Tak powiedzieli. Powiedzieli wam, dokąd jedziecie? Nie, nic nie powiedzieli, tylko kazali się spakować i mama jeszcze, to później dopiero się dowiedziałem, nasze metryki jeszcze zdążyła złapać, ani odzieży specjalnie za dużo nie, a to była przecież, to był luty, to był mróz straszny, na naszą furmankę i ten i brat już, który się urodził w 1931 roku, on nie miał prawa już siedzieć na furmance, tylko on musiał biec za tą. Czy ktoś to kontrolował, kto siedział na furmance? Tak, no to był soldat ruski z karabinem i on konwojował. On sobie siedział i tak to by tam, żeby nie pouciekać, nie uciekać. Później zaczęli wywózkę na Syberię. Były listy porobione, ale był facet, który typował to wszystko. Bo przecież przyszli Ruscy, oni nie znali nikogo, nie? A że mój dziadek niby był bogaty. Był bogaty, znaczy ojciec, ale był jeden z mądrzejszych ludzi, bo przed wybuchem samej wojny światowej przegrał w karty, przepił to wszystko i mówi, tak, nic nie będzie z tego. No a i umarł. No ale my byliśmy na liście też na wywózkę. A ta wywózka wyglądała okropnie, tragicznie. Przez naszą wioskę przyjeżdżali te transporty na koniach, wieźli na stację. Zamarzały dzieci małe. Boże, to ja to byłem jeszcze może za mały, ale już pamiętam, jak prosili, żeby te dzieci pochować. Bo zamarzały był ten. Ale co? My nie zdążyliśmy, nas nie zdążyli zabrać, bo Niemcy wojnę wybuchła. Niemiecko-ruska w 1941 roku. I ojca szybko na front, Niemcy. Rano poszedł, a wieczorem przyszedł do domu. Mówi, już wojna się skończyła. Ten na punkt zborny ich zaprowadzili, a nalot niemiecki z samolotów, a ruski krzyczy, udzierajcie do mojej, wojna kończyła się. No i ojciec przyszedł do domu i przyszli rano Niemcy. Przyszli Niemcy, ale na sam początek spalili jeden dom. Nie wiem dlaczego, ale demonstracyjnie widocznie swoją siłę chcieli pokazać. Ale najpierw wynieśli z domu wszystko, co tam było. Ludziom kazali wyjść, no i podpalili, i filmowali sobie to tam. No. O tak wyglądało. Zanim jak Rosjanie przyszli, to już byli ci jacyś tam prorosyjscy, ci patrioci Polacy, którzy już sporządzili listę, kogo mają wywieźć. To byli Polacy? Polacy. To ci, jaka to partia, to nie wiem, ale wiem, że już Polacy im dostarczyli listę, że ojciec był ochotnikiem i przeważnie ochotników. A gdzie on był ochotnikiem? Ochotnikiem do wojska, do armii Piłsudskiego. Czyli ci Polacy to byli pewnie komuniści? To komuniści byli, tak. To byli miejscowi tam komuniści, którym pasowało, żeby tam zrobić porządek. Myśmy się tam znaleźli na tej zasadzie, że w 1940 roku z racji tego, że zamieszkiwaliśmy na Wileńszczyźnie, się wówczas mówiło, prawda? No więc tatuś był dowódcą takiego odcinka granicznego, strażnicy gdzieś tam na granicy rosyjsko-polskiej, radziecko-polskiej, prawda? I 17 września, wiadomo, Rosjanie wkroczyli na tereny polskie. Ojciec gdzieś tam się ewakuował z żołnierzami, zniknął, a moja mama i dwie siostry i ja zostaliśmy zapakowani, prawda, w pociąg,
Bydlęcy zresztą, tak. No i ja miałem wtedy dokładnie 14 dni. Po kilku tygodniach jazdy tym pociągiem znaleźliśmy się, prawda, na Kazachstanie, no tam się, w Pawłodarskiej oblasti, a więc w jakimś takim, można by powiedzieć, województwie pawłodarskim. To była stepowa miejscowość, tam nas wyładowali. Pociąg, no normalnie, te bydlęce wagony towarowe, jak nas wsadzili do tego, to tam ani ubikacji nie było nic, to tam prawdopodobnie, bo inaczej to tak nie było, tylko to, co ja wiem, że jakąś deskę w podłodze było wyrwane i to była cała ubikacja. To ani ogrzewania, nic. Tam było więcej tych Polaków, których wsadzali do, już nawet do tego wagonu, to było parę rodzin wsadzili do tego jednego wagonu. Ciasno było niesamowicie. No każdy przestraszony był, bo to tam niewiele było. To chodziło o to, żeby tylko przeżyć. No to drzwi zamknięte, oni otwierali na stacji tam gdzieś, żeby jakąś wodę tam dostarczyć. No i jak ktoś tam umarł, to żeby wyrzucić. Początkowo żeśmy zamieszkiwali gdzieś na jakiejś poczcie czy innej szkole, prawda, tak przenosili, a później nas dokwaterowali do takiej miejscowej, już zakorzenionej, mieszkającej tam Marusi, która to Ukrainka, to była Ukrainka, również przesiedleńcy to byli ci Ukraińcy, ale z wcześniejszego okresu. To byli chyba ci kułacy ukraińscy, których tam, prawda, bezlitośnie z Ukrainy wysiedlono w latach 30. I myśmy u takiej Marusi, prawda, pomieszkiwali. Jej mąż był już na froncie, prawda, no i stąd tam pierwsze wspomnienia to dotyczą właśnie i tego domku, w którym to zamieszkiwaliśmy, prawda. Myśmy mieszkali w kuchni takiej jakby. Marusia zajmowała pokój naturalnie. No, podłogi nie było, prawda, jakoś tak wielki piec, no, malutkie okienka, zimno, prawda, polepa gliniana u Marusi, prawda, u naszej gospodyni, taki świąteczny był ten pomieszczenie, to tam słomą tak ładnie wysypane było, okienko z firanką wyciętą zmyślnie z gazety, prawda, no i takie się, prawda, tu utrwaliły wspomnienia. Widzi pan, to tak się to wszystko, to tak zaciera, no, zawieźli nas, tam było dwa czy trzy baraki tylko, do lasu takiego i tam kazali wysiadać i do tych baraków nas tam, to i już na drugi dzień od razu do roboty trzeba było, mama musiała wycinać drzewa. Ojciec to zachorował chyba i tak długo nie wytrzymał, bo w 1942 roku zmarł, bo on się przejmował tą rolą. No to sześcioro dzieci, jeszcze siódme się urodziło, zmarło i on tego nie przeżył. 1946 rok. Jest zgoda na wyjazd do Polski. I ktoś przyszedł do domu i tam jakieś... Tam, zawiadomienie, tak jest, to przeważnie to już wtedy ten Związek Patriotów Polskich się zajmował tym. Przyszła wiadomość, że tu będzie transport podstawiony i się szykujecie do Polski. To radość niesamowita. To była radość nieprzeciętna. Ponieważ mama nie wzięła ze sobą, nie zdążyła zabrać swojego dokumentu, że jest Polką, żeby udowodnić, to oni powiedzieli, dzieci mogą jechać, a wy tu zostajecie. Tuż przed odjazdem pociągu przynosi listonosz w ostatniej chwili, przynosi wiadomość, czy nawet nie listonosz, tylko jakiś tam urzędnik,
urzędnik chyba, przynosi wiadomość, że jest zgoda na to, żeby mama pojechała, bo tam i świadków i wszystko tam jakoś tam dostarczyli, no i w końcu wyszło na to, że mama może jechać z nami. I pan to widział? To już ja to wiem. A skąd pan to wie? To wiem doskonale, bo wiem, jaki był popłoch, jaka tragedia. Przecież to był płacz, to było... To nie szło wytrzymać tego. Mówię, jedźcie, żeby tak rozdzielić. Tylko, że mama postanowiła, że nie, nigdy was tutaj w Rosji nie zostawię. I tu odbywały się transporty wyjeżdżających nie tylko ze Szczecina Niemców, ale z Pomorza Zachodniego. I tu był ten dworzec, stąd transporty odjeżdżały. Towarowe wagony były. Dwóch żołnierzy polskich z przodu i z tyłu transportowali do Niemiec. Kiedy opuszczali Szczecin, to w polu zatrzymywali radzieccy żołnierze, cały transport i rabowali, a nawet jeżeli żołnierze polscy stanęli w obronie, no to były wypadki, że ginęli. Także tutaj historia jest po prostu niesprawiedliwa. Tu okres 45-46 rok to było powtórka wojny. Tu toczyła się wojna. Tu nie było początkowo wspólnego języka. Ani Niemcy z Rosjanami, ani Rosjanie z Polakami, ani Niemcy z Polakami. Z ręki do ręki, z ust do ust przychodziła wiadomość, że wojna się skończyła, że granice są ustalone w tych i w tych miejscach. No jeszcze najweselsza była wiadomość, że można wyjeżdżać do Polski. Załatwiać bardzo, bardzo było bez żadnej trudności z wyjazdem, dlatego że poszło się do urzędu. Tam już byli przygotowane druki w języku polskim. Wpisywali oni tylko nie szacunkowo gospodarstwo, tylko ilościowo. Mieszkanie, obora, stodola, ile hektary. Jeżeli sad był, ile drzewek owocowych, to było wszystko wpisane do dokumentu. No i jeszcze jak kto miał lasu, to było wpisane ile hektary lasu. No i z tym... Mogę przerwać? Ale właściwie czemu mieliście wyjeżdżać? W końcu to była wasza wioska rodzinna, od dziada pradziada, żeście tam mieszkali. Skąd nagle takie myśli, żeby wyjechać? Kto miał taki pomysł, żeby wyjeżdżać? Kto miał pomysł? Pomysł to ja nie wiem, kto to miał. To chyba było już ustalone już przez mocarstwa, że ziemi zachodnie będą wolne, Niemcy będą wysiedleni, a można zasiedlać ludźmi z repatriacji. O. A pan? Ile pan miał wtedy lat? No, ja miałem już 27 lat w ten czas. Dojrzały kawaler. I jak to było? Przyszedł ojciec do domu i powiedział, wyjeżdżamy? Jak to było? Że są możliwości wyjechać do Polski. A myśmy już widzieli w 1939 roku, jak Rosjanie przyszli na nasze tereny, jak traktowali naszych mieszkańców, ile wywieźli na Sybir. To z tych powodów, z wątpliwości, że tutaj nam nie będzie możliwości do dobrego życia, tylko możemy się znaleźć na Syberii. Z tych powodów się wyjeżdżało przeważnie. W tej wiosce, gdzie pan mieszkał? Bo myśmy nie widzieli w ogóle warunków, jakie warunki tutaj będą. No myślało się, jeżeli jest sprawny wyjazd, no to gdzieś nas umieszczą.
чи якісь, якась реформа бенді, чи щось, ну, або якась праця бенді. А так ми абсолютно ні не виділися, де це як. Нам було вже повідомлено, що бенді транспорт, więc ми вже поїхали на перон стації. Сусіди нам помогли те речі позабірати, хіба шість фурманок. Так же спору мали ми ще. Хіба шість фурманок. Навіть такі речі забрали ми, які не були потрібні. Наприклад, така керат, мусарня, в'яльня. Мислили ми, може, треба буде пара грошей тим заробити, а навіть нам то ще не придало. Gdyby my za tą maszynę jakąś krówkę wyhandlowali, to by my wygrane byli. To by się przydało. A tak to by zawieźli tutaj po dwóch latach na złom, żeby nie przeszkadzało. A wiedzieliście, gdzie jedziecie? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Zatrzymaliśmy się w Warszawie. Tam tak długo nie staliśmy. Potem przez Poznań, w Poznaniu kilka rodzin zostało. Reszta na zachód. No, aż do Koszynia. W Koszyniu to już był pierwszy przystanek na tej stronie. Koszyń taki zniszczony. Bardzo straszny był Koszyń. Nic ani żywej duszy, ani budynków, ani nic. Zatrzymaliśmy się w Mieszkowicach. Tu już transport był z Tarnopola. No i oni już się tutaj rozładowywali. Myśmy mieli trochę czasu, wyszli na Mieszkowice. Mieszkowice puste, niezamieszkane, niezniszczone. No to znowuż protest, dalej nie jedziemy. Dlaczego mamy się nie rozładować tu? No i także te dwa transporty w jednym dniu miały rozładunek. W pewnym okresie, wie pan, kiedy już do nas, tam do tego posiołku zaczęli docierać przedstawiciele, później się dowiedziałem, że to byli przedstawiciele Związku Patriotów Polskich. I wtedy to pamiętam, że mama gdzieś z jakiegoś zakamarka wyciągnęła polskie dokumenty, nasze dokumenty, o których my wiedzieliśmy, my dzieciaki, ale mieliśmy absolutny zakaz, żeby je pokazać. Mama schowała nasze dokumenty polskie, tak zwany paszport, który miał być podstawą do naszego uwolnienia i powrotu, a później jak się te stosunki radziecko-polskie zepsuły, to był schowany. No, żeby nam nie zabrano jedynego dowodu na to, że my nie jesteśmy Białorusami, tylko jesteśmy Polakami. Mama o to bardzo, bardzo zabiegała. I mama nam zaczęła mówić o tym, że wrócimy do Polski, a to jakie te domy są wysokie, a to nawet takie pojęcie, jak że to ma dwa piętra. A jak to wygląda? Jak to? Dom na domie stoi, o takie. I mama nam to nawet rysowała, pamiętam. W każdym razie Już to, teraz wiem, że to był 1946 rok, kiedy już zaczęto mówić już głośno o tym, że będziemy wracali do Polski. O. No i jakimś, jak będziemy wracali? My, dzieci, znaliśmy tylko jeden środek lokomocji. Czasami samochód przejechał ciężarowy, albo były takie wozy ciągnięte przez woły, bo koni nie było. Konie poszły na front, oczywiście, i te woły ciągnęły. No to jak będziemy wołami wracali? No. A to daleko, i daleko. No, to no i mama opowiadała, że będzie pojazd, pociąg, prawda? No jak to wygląda? No to jakieś tam opowiadano nam o tych pojazdach i tak dalej. No i wreszcie przyszedł ten czas. Chyba to był maj 1946 rok, prawda? Kiedy już wiadomo było, wracamy. No i przyszedł ten moment, że zapakowano nas, tych kilka rodzin,
na taki właśnie wóz ciągnięty przez woły. No i jechaliśmy do pierwszego jakiegoś przystanku kolejowego, który był mniej więcej 3 dni drogi oddalony tymi wołami od naszego posiłku. To był jakiś taki barak stał i to był punkt zborny dla rodzin z tego stepowego rejonu tam. I no, tam sporo się uzbierało. Pamiętam, że ten baraczek był wypełniony Polakami, którzy czekaliśmy na pociąg. Prawdopodobnie chyba ze 2 dni tam to oczekiwanie trwało, bo różne tam takie doznania, pierwsze kontakty z cywilizacją nastąpiły w rodzaju, że wieczorem, prawda, zapaliła się żarówka w tym. Dla dzieciaków, dla nas, no było to absolutny szok. Miałem wtedy 6-7 lat praktycznie, i po raz pierwszy miałem przyjemność zobaczyć żarówkę. No teraz mój prawnuczek, prawda, w wieku 3 lat obsługuje jakiegoś tam, prawda, iPhone'a czy innego. To są jego stan życiowy w cywilizacji jest całkiem inny, rzeczy zrozumiałe, prawda. No ale wracajmy do tego tawałażanu. Więc w końcu przyjechał pociąg. No, okazało się, że do tego czarnego czorta nie muszę się pakować, tylko wpakowano nas do wagonów. To były takie te normalne bydlęce wagony z takimi narami, takie jakby pięterka porobione. No i tam około 20 osób chyba w takim jednym wagonie wracaliśmy powolutku do Polski. Ta podróż trwała, bagatela, 5-6 tygodni, jak pamiętam. No. Czy ten pociąg cały czas jechał? Czy się gdzieś zatrzymywał? On się zatrzymywał, proszę pana, bardzo różnie. On jechał i nagle się zatrzymywał. Ludziska wyglądało się przez ten semafor zakryty, a więc semafor zamknięty i on se stał. Jak się tam ktoś wywiedział, że będzie dłużej, no to od razu, prawda, ludzie z tych wagonów wyskakiwali, ustawiano piorunem jakieś 2 cegiełki, to tamto, ogieniek robiono i mamy starały się coś ciepłego przygotować, bo to nie było możliwe w środku w wagoniku zrobić, prawda, w tym wagonie. No a kiedy bardzo często nagle ten pociąg gwizdał i trzeba było szybciutko wszystko spokojnie z powrotem pakować do tego, do wagonu i wskakiwać, bo jechał dalej. Nieraz takie postoje trwały po 3 dni. Kiedyś pamiętam to mi się w oczach wpisało, że było jeziorko takie małe. No i tam ci starsi chłopcy chcieli się kąpać. I jeden z nich po drodze na minie wyleciał, prawda? Zabiło młodego chłopaka, prawda? No więc mama w związku z tym kategorycznie nam zabraniała wychodzenia poza obręb, prawda, jej wzroku. No, pamiętam też taki moment, że w większych miejscowościach, jak ten pociąg jechał, to organizowano czasami łaźnię, możliwość wykąpania się dla tych ludzi. No i czasami to było zorganizowane dla wszystkich, a czasami, pamiętam, w Kazaniu to było, tą miejscowość zapamiętałem, i myśmy z mamą, siostra, mama i ja, prawda, poszliśmy do łaźni. No, wróciliśmy, to pociąg uciekł. Myśmy byli wymyci prześlicznie i tak dalej z tej łaźni, ale pociągu nie było naszego, pojezda nie było, ale ktoś tam, mama się dowiedziała, że jakiś pociąg towarowy idzie w tym kierunku i będzie doganiał. I myśmy w takiej węglarce pustej wracali, dogoniliśmy, ale oczywiście po tej łaźni w Kazaniu nic nie zostało, bo w pyle węglowym, jak ja tylko pamiętam, patrzyłem na siostrę i rechotałem, bo ją taką czarną widziałem, a ona na mnie patrzyła. Żeśmy tak na siebie spoglądali i na mamę. Tak. Na większych stacjach wydzielany był chleb, prawda? No i trzeba było się tam ustawić po ten chleb, to była wielka radość.
No, dzieci jak to dzieci. Myszkowaliśmy po tych stacjach, po tym wszystkim, gdzie tylko to stawało, a coś tam do jedzenia można było wykombinować. No to powiadam, ten głód to był również w drodze, towarzyszył nam. No i później pamiętam moment, to zapamiętałem to, bo to było coś dziwnego dla mnie. Moment przekroczenia polskiej granicy, nie tej dawnej z 1939 roku, bo przez nią, jak mi mama powiedziała, przejechaliśmy bez postoju, tylko granicę na Bugu. Powiedzieli nam, że to już jest Polska. I kolejarza widziałem pierwszego mówiącego po polsku. Tak. I jeden moment, że ludzie, w tym również moja mama, z ogromnym płaczem, prawda, i tak dalej, całowali ziemię. Dla mnie to było śmieszne, no. Ale później mama powiedziała, to jest polska ziemia, dzieciaki, jesteście w Polsce. Mówili, że na